Cześć! W tym odcinku pokażę, jak skonfigurować router ZTMC888 do połączenia z internetem. Zapraszam! Zacznijmy od zawartości zestawu. Oprócz routera w pudełku znajdziesz zasilacz, kabel LAN i instrukcję obsługi. Zanim zaczniesz instalację, znajdź odpowiednie miejsce, najlepiej jak najbliżej okna. Dzięki temu odbierany sygnał sieci komórkowej będzie lepszy. Pamiętaj, aby routera nie stawiać blisko innych urządzeń elektronicznych, np. amplitunera czy telewizora. O tym, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze miejsca, opowiadaliśmy w innym filmie. Link znajdziesz w opisie. Najpierw włóż kartę SIM. W taki oto sposób. Podłącz zasilacz i poczekaj, aż router się uruchomi. Na spodzie znajdziesz naklejkę, na której sprawdzisz m.in. nazwę sieci Wi-Fi i hasło do niej oraz adres IP urządzenia i domyślne hasło logowania do panelu administracyjnego. Teraz spójrz na diody. Jeśli dioda network świeci się na przykład na niebiesko lub biało, to znaczy, że router jest już połączony z internetem. Wystarczy więc połączyć się z nim przez Wi-Fi lub przewodem i po prostu korzystać z internetu. Jeśli jednak ta dioda świeci się na czerwono, to najprawdopodobniej Twoja karta SIM jest zablokowana kodem PIN. Musisz go wpisać. Kod PIN znajdziesz na plastikowej karcie, z której wyjąłeś kartę SIM. Aby to zrobić, najpierw połącz się z routerem, przewodem lub przez Wi-Fi. Wybierz nazwę sieci odczytaną z naklejki i wpisz hasło. Jeśli robisz to na komputerze i zobaczysz taki komunikat, to na routerze wciśnij przycisk WPS na około 2-3 sekundy i poczekaj chwilę. Nie będzie trzeba przepisywać hasła, a komputer połączy się z nim automatycznie. Teraz otwórz stronę 192.168.0.1. Pisz domyślne hasło do routera. Znajdziesz je na naklejce. Kliknij Zaloguj się, a następnie Zgadzam się. Teraz zmień hasło logowania do strony konfiguracyjnej. Wpisz obecne hasło i dwa razy nowe, wymyślone przez siebie. Kliknij Dalej. Router zapyta, czy chcesz ustawić limit danych. Możesz go włączyć i skonfigurować lub pozostawić wyłączony i przejść dalej. Teraz możesz zdecydować, czy chcesz korzystać z domyślnej nazwy sieci Wi-Fi i hasła, czy wpisać swoje. Pamiętaj tylko, że po zmianie tych danych zostaniesz rozłączony z Wi-Fi. Trzeba będzie połączyć się ponownie już przy użyciu nowych danych. Możesz pominąć ten krok i skonfigurować to później w ustawieniach. Przejdź przez kolejne kroki konfiguracji i poczekaj chwilę, aż router zapisze ustawienia. Po zapisaniu ustawień zaloguj się nowym hasłem do panelu konfiguracyjnego. Wpisz kod PIN do karty SIM. To pole zostaw zaznaczone. Nie będzie trzeba ponownie wpisywać PIN-u, na przykład po restarcie routera. Kliknij Zastosuj i poczekaj chwilę, aż router połączy się z internetem. Warto też wspomnieć, że router ma możliwość wyboru pasm oraz opcję utworzenia sieci dla gości. I w tym odcinku to wszystko. Jeśli masz pytania, zostaw je pod filmem lub wejdź na nasze forum. Dziękuję i do zobaczenia.